No, trudnego meczu dzisiaj spodziewaliśmy, więc taki też był, bo potem środowym meczu z Dobawą sporo serducha zostawione. Tak naprawdę na ten mecz desygnowaliśmy w początku to sam zestaw 7 zawodników i też okazało się na pewnym etapie meczu, że trzeba Mrówczyńskiego też prowadzić, tego się trochę chcieliśmy oszczędzić, ale na rozrzewce już dawał symptomy, że wszystko jest w porządku, ale mimo wszystko mieliśmy plan na to, żeby go oszczędzić, ale jakby trudy meczu i tych meczów ostatnich spowodowały, że Marcin na tym błysku musiał się pojawić, żeby tą grę nam trochę zbalansować. No co, prowadzenie wypracowane 3-0, potem można było spodziewać się, że zespół przeciwny będzie grał 5-4, ale wydawało się, że to nastąpi trochę później, więc długo musieliśmy tej przewagi bronić, co nigdy nie jest łatwe, bo to jednak trzeba bronić w niedowadze. Na szczęście no, 2 bramki straciliśmy, a też 1 dołożyliśmy, na koniec wygrana, skończyliśmy serię 6 bardzo trudnych pojedynków. 4 zwycięskie, mogą być ciut lepiej, mogą być też ciut gorzej, jasna. Myślę, że możemy być zadowoleni po tej serii tych pojedynków, zwłaszcza, że personalia wyglądały w tym okresie bardzo różnie. Także słowa szacunku, uznania dla chłopaków za pracę wykonaną i dla wszystkich tych, którzy pracowali wokół tych naszych ostatnich pojedynków. Co ja mogę powiedzieć, bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, bardzo dobrze graliśmy w defensywie. No i zdobyliśmy bardzo ważne 3 punkty i teraz czeka nas bardzo trudny mecz z Piastem. Zadowolony oczywiście, zdobyte 3 punkty. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że dalej do przodu będziemy tak szli jak teraz. No cóż, przegrywamy na pewno na ciężkim terenie w Toruniu. Myślę, że kluczowym dla meczu był początek, gdzie mieliśmy troszkę problemów w organizacji. Straciliśmy szybko bramkę i w zasadzie wydawało się, że ten mecz układa się tak, jak sobie Toruń tego zażyczył. Natomiast z każdą minutą dochodziliśmy do głosu. Natomiast no, nie byliśmy nieskuteczni, tak? Był pomysł na grę, był pomysł na pokonanie dzisiaj Torunia. Natomiast przychodziło nam to z trudem. Druga połowa też zaczęła się dla nas niefortunnie i tak naprawdę musieliśmy wycofać bramkarza. Doszliśmy przeciwnika na 3-2. Wydawało się, że kolejne bramki będą kwestią czasu. Tak naprawdę z naszego błędu niefrasobliwości pada bramka na 4-2 i tak naprawdę przeciwnik nam ucieka. No, myślę, że mogliśmy pokłócić się tutaj o jakieś punkty. Drugi mecz tak naprawdę pod rząd mamy na styku. Niestety wracamy do Łodzi bez punktów. No i w następnych meczach trzeba będzie znów podnieść głowę do góry i walczyć o pełną pulę. No, gratulacje dla drużyny z Torunia. Dzisiaj, można powiedzieć, mieli większą determinację. Widać, że byli natchnieni tym zwycięstwem z Lubawą. I czy zasłużenie, czy nie zasłużenie, to można różnie sobie o tym meczu mówić. Wygrali ten mecz i gratulacje. My drugi mecz pod rząd przegrywamy. Teraz mamy clearance u siebie i postaramy się, że tak powiem, odbudować i walczyć dalej o play-offy. Myślę, że nasza gra no, nie była zbyt dobra, nie stwarzaliśmy sobie aż takiej ilości sytuacji, gdzieś w tych bocznych sektorach nie wygrywaliśmy pojedynków 1-1. Straciliśmy 2 bramki w pierwszych 3 minutach drugiej części, gdzie uczulaliśmy się, żebyśmy uważali na pierwsze 5 minut drugiej części, bo będzie bardzo kluczowe. Niestety dostaliśmy 2 bramki. No i to myślę, że ustaliło mecz. Później goniliśmy z wycofanym. Myślę, że gdyby Michał Marciniak strzelił tą bramkę na 4-3 na jakieś chyba 2 minuty do końca, może by to się jeszcze jakoś potoczyło, a tak straciliśmy kompletnie wiarę i niestety wracamy z zerowym dorobkiem punktowym.